and we need you to shut shit down. To wygląda trochę szalenie. Cześć, dzisiaj jest 25 października i do Vancouver przyjechał bardzo ważny gość, Greta Thunberg. Nastoletnia gwiazda aktywizmu klimatycznego, no powiecie, straszne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o klimat. I ma tę przyjemność, że idę na to spotkanie z nią. Znaczy, to nie będzie spotkanie, to będzie strajk w ramach tych piątkowych strajków klimatycznych, które tutaj odbywają się co tydzień. I jeszcze jedna rzecz. Spotkanie odbywa się przy Vancouver Art Gallery, czyli galerii tutaj w głównej, w centrum. No i Greta Thunberg ma być o 11. Jest paręnaście minut przed 11. Jestem ciekawy, ile ludzi, jaki odzew będzie. No to jestem już na miejscu. Jest mnóstwo ludzi. Ktoś już tam mówi. Ale no niestety nie mogę się dopchać do sceny, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Land back means these are unceded lands. That means it's not Canada's decision to it's not Canada's decision to say pipelines can happen, that what leads to climate change can still happen. But we need you to mobilize and we need you to get in the way and we need you to shut shit down. Okazało się, że minęło mnie przemówienie Grety, no niestety, ale zobaczyłem ją później na scenie, taka malutka dziewczyna dosłownie, dziewczynka, można powiedzieć, no dziecko dosłownie, i to aż za serce łapie. Jest mnóstwo ludzi, jak się dowiedziałem, to poprzedni ten strajk był największym strajkiem, który tutaj miał miejsce w Vancouver, no i postałem trochę z ludźmi, teraz wszyscy się zbierają do tego, żeby pójść na ten marsz. Ustawiają się powoli, będą szli przez całe miasto. Ogólnie panuje taka bardzo podniosła atmosfera. Jest zimno, ale słonecznie momentami. Nie wiem, jak to się stało, ale udało mi się wejść na sam początek tej całej parady. Zobaczcie, tutaj po tej stronie są same media, wszyscy ludzie z aparatami, a dopiero zanim się zaczyna ta główna parada, cała ten cały protest, przed nami są policjanci na motorach. To wygląda trochę szalenie, bo ludzie, którzy prowadzą tę całą paradę, jakby odpychają wszystkich innych z kamerami i przez to właśnie, nie wiem, jakoś to wszystko bardzo idzie tak bardzo wolno, jak to się dzieje. Jest otoczona kilkoma ochroniarzami, idzie z mamą albo z jakąś taką z panią i z nią rozmawia, przed nią no ci wszyscy ludzie. Dobra, udało mi się nakręcić ją trochę, ale co dziwne, idziemy ulicą jakoś tutaj obok i te wszystkie samochody nie zablokowali ulic w ogóle, no i ludzie narzekają, że coś takiego, co się tutaj dzieje, a ludzie w samochodach na przykład, jak tutaj, nie wiem, to widać, o, czy tutaj, wszyscy dosłownie robią zdjęcia.
Pływam, emocje mam. No nie wiem, aż śmieciarki przechodzą po plecach. Dochodzimy do tego samego miejsca, w którym zaczęliśmy. To jest taki epilog przy Vancouver Art Gallery. Ponownie zrobiliśmy kilka przecznic około. No i wszyscy teraz tutaj przychodzą. To się kończy. Powiem wam, że chyba już czas iść do domu. Za 2 godziny już chodzę z nimi, 3 godziny. Tak tutaj odszedłem trochę, żeby wam opowiedzieć o tym. No widziałem tą Gretę parę razy. Zrobiłem fajne zdjęcia, ale smutna ona taka jest bardzo. Zimno jej, rękawami, tam ręce wkłada w rękawy, ma bluzę jakoś tylko. No szkoda mi tej dziewczyny. Ale ogólnie atmosfera to panuje bardzo taka podniosła i nawet zwykli tacy przechodni się oglądają za tym wszystkim. No dobra, to chyba koniec na dzisiaj. Bardzo dobrze, dbajcie o klimat.